numer 1 to śliczna Justyna z kanału Kouplewaj. Kwietam! Dojechaliśmy. Od ponad 2 lat podróżuję z mężem Pawłem. A cały dzień? Koszt takiej przyjemności to 1 200 000. Właśnie zbudowali własnego kampera i ruszają w świat. To Aleksandra z kanału Busem przez Świat. Praktycznie nie rozstaje się z aparatem. Pracuje, obrabia zdjęcia, pisze teksty. Mimo że kanał ma olbrzymią popularność, Aleksandra wydaje się unikać kamery. Śliczna dziewczyna numer 3 powie wam coś o sobie sama. Dzień dobry, siema, mam na imię Chloe. Bardzo poznać. Poznać? Miło mi poznać. Dobre, dobrze, dobrze. Poproszę. Piwo. So you can brush your teeth, you, and I can brush my teeth here. Do you have your own mother? No. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować na. Numer 4. Tutaj będzie większy problem. Ponieważ ten Nicefon jest wielkim entuzjastą Tindera. Używa Tindera praktycznie w każdym kraju. A na końcu i tak nie ma znaczenia, czy tajka ma fajka. Jest tego tyle, że jeśli chcecie poznać ich imiona, sprawdźcie kanał Piotera. Moja córka. Gdyż idę na randkę, przebrałem się w piękną turczynką z Tindera. Bardzo ładna. She's from Turkey, exactly. To moja koleżanka, Asia. To gdzie jestem z dwoma dziewczynami. Idzie, ma na imię Marta. A tu idzie druga, ma na imię Linda. Ta jest z Kambodży, a ta jest z Lizbony. Randka z Tindera w Szczecinie. Robimy sobie selfiaczka do miniaturki. Cyski też dobre. No to ta mała osiągnęła specjalnie stanik. So a motorbike in Zulu is easy poop poop. And in the Bele is easy choo choo choo. Tener la placa, que es el número. En la bebida. Se te acercan dos personas. Si eres hombre, pueden acercarse dos chicas. Kolejny jest Damian, jest to zdecydowanie entuzjasta azjatyckiej urody. 7 lat na azjatyckiej ziemi. Damian nie tylko loguje, prowadzi biznesy, także śpiewa, tańczy, jest także producentem muzycznym. Posiada drugi kanał na YouTubie, gdzie można posłuchać jego muzyki. Dziewczyny szaleją na jego punkcie.
nas to nasz polski Conan Barbarzyńca lub Tarzan. No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień! Oraz jego piękna i szalona Didi. Didi jak tylko się pojawiła, zdobyła serca oglądających. Znana jest także z tego, że jest wielką obrończyjnią uciemiężnionych przez stanik piersi. Kolejny kolega to Paweł i jego sympatyczna Kristi. Dzień dobry. Mamu, tata, babcia czekają w szkole. Historia Pawła to niczym romantyczny film. Przyjechał kilka lat temu na Filipiny i już nigdy nie chciał oglądać szarej Polski przez 7 miesięcy w roku. Poznał piękną dziewczynę i założył rodzinę. Can you say hello normally? Hello. Nazywa się Benia. Numer 8 to kolejny Piotrek, tym razem to wojownik pająk. You can say Polish people, you are 100% girl. Okay, but you can say anything. What you do? Because you live in Bangkok, yeah? Yes. You come in for a couple days here. And... Yeah. Uroda, sława, pieniądze, to wszystko pomaga wojownikowi podbijać serca kobiet na całym świecie. Kinga, przestał się. Jestem Kinga. Numer 9 to Ola. Ola i Borys wspólnie prowadzą swój kanał, który jest wciąż uważany za jeden z najbardziej niedocenianych kanałów podróżniczych na polskim YouTubie. Ostatni na liście jest Bart, prawdopodobnie najbardziej znany polski głos podróżniczy na YouTubie. Jak sam przyznaje, nie lubi zimna i drażni go polska mentalność, za to uwielbia psy, koty, latynoski i ich gorącą krew. Obecnie 99% mężczyzn chciałoby być na jego miejscu. Podróżuje po cudownych miejscach, zawsze z piękną kobietą. Nagrywa filmy, a sianko się zgadza. Obecnie odpoczywa na rajskiej wyspie na Filipinach. O rany, ale to długie wyszło. Pozdro Enice Ponie.